Witajcie. Dzisiaj zabiorę Was w Magical Mystery Tour po akwarium 120 litrów. No dobra, sorry. Beatlesi się obrazili właśnie. O, kolejne sorry. Głupi ja. Kto tam zna Beatlesów? To tak jakby znać osobiście Faraona Ramzesa z którymś tam numerkiem. Zupełnie nierealna sprawa. Dla przypomnienia, to akwarium jest jednym z dwóch 120-litrowych zbiorników. Akurat to stoi u mnie w sypialni i koi mnie swoim bulgotaniem do snu. No albo budzi, kiedy filtr się raczy zapowietrzyć. A robi to często, bo jest ciepło i sporo wody wyparowuje. Więc dużo nie śpię. Stąd moje czerwone oczy. Niektórzy mówią, że to od czegoś innego i na pewno nie od spawania. Nie należy im wierzyć, to wrogi element. Zapewne wielu pamięta, że w tym akwarium było charakterystyczne czerwone światło. Już go nie ma. Czerwoną świetlówkę zamieniłem na zwykłego daylighta. Dlaczego? No zapewne podejrzewacie, że przeprowadziłem jakieś skomplikowane obliczenia, podzieliłem waty na kelwiny, dodałem omy, pomnożyłem to wszystko przez pi r kwadrat. Nie. Nie dokonałem takich obliczeń. Po prostu ten wieczny zachód słońca przestał mi się podobać. Na dłuższą metę czerwony kolor był męczący, więc przy okazji jakiegoś grzebania w kablach zamieniłem czerwone na białe. Akwarium jest, jak widać, słabo zamieszkałe. Są tu dwa dorosłe samce mieczyka z grupą młodych urodzonych już w tym zbiorniku. Taka gejowska para z młodymi. Jest też pewna ilość krewetek, ale nie wiem ile, bo się kamuflują po krzakach. Ślimaków nie liczę, bo są u mnie w każdym zbiorniku. W sumie mam tu słabiutkie oświetlenie. Dwie osiemnastki na 120 litrów nie jest żadną rewelacją. Starałem się więc obsadzić akwarium raczej mało wymagającymi roślinami. Akwarium to przechodziło kilka stadium rozwoju i niedorozwoju. Z niedorozwoju pozostał definitywny brak trzeciego planu. Najgorsze, że nie pamiętam, co z nim zrobiłem. Dobra, pamiętam, ale nie chcę się przyznać. Po lewej stronie, tam gdzie wodę mieli ekskluzywny filtr znanego producenta, rósł sobie spokojnie las Walisnerii. Trzy odmiany, w tym ta wielka Walisneria gigantea. Ale bestie zaczęły zarastać zbiornik, wypuszczać wszędzie swoje macki i rozłogi. Jeśli wyrwanie odnóżki Walisnerii w otwartym terenie nie stanowi problemu, to w gęsto zarośniętym zbiorniku już tak. Wyrywałem, aż w końcu miałem już dość. Nie dość, że rosły gdzie chciały, to jeszcze gigantei wzięło się na bujny wzrost i kładąc liście na powierzchni wody, nie dość, że zasłaniała światło, to jeszcze utrudniała falowanie wody. Więc gigantei się pozbyłem ze zbiornika. Możliwe, że została tam jeszcze jakaś mała sadzonka, ale mokrej ręki sobie odciąć nie dam. Wyrwałem więc wszystko z lewego rogu, zmniejszyłem ilość i posadziłem w prawym. Ale tak bliżej środka. Mówię sobie, Walisneria zarośnie tył i zrobi taki parawan nad przodem. Ja sobie mogę mówić co chcę, a Walisneria i tak ma mnie w nosie. Z tyłu mniej światła, więc postanowiła się przenieść do przodu. Na filmie widać, że spokojnie, kroczek po kroczku, idzie sobie środkiem ku przodowi i ostatnie sadzonki wypuszcza przy przedniej szybie. Oczywiście, żeby popsuć już wszystko, wpakowała się pomiędzy Echinodorusa magdalensis, który wygląda bardzo do niej podobnie, aczkolwiek jest znacznie niższy. Ta Walisneria to cwana jest. Myśli, że pomiędzy Echinodorusem jej nie zauważy. Po prawej stronie, przed filtrem, rośnie sobie spokojnie Walisneria asiatica. To ta odmiana ze spiralnie skręconymi liśćmi. No i akurat jej żałuję, że rośnie tak spokojnie i dostojnie. Chciałem, żeby to ona stworzyła mały lasek, ale na razie to nawet zagajnik nie jest. Nie to co w przypadku jej cwanej koleżanki. Pierwszy plan zajmuje w 90% Echinodorus magdalensis. Ta niska żabienica daje tu sobie spokojnie radę. Oczywiście, kiedy staje się zbyt gęsta, potrafi pogubić trochę liści. Ale to naturalny proces. W tym momencie powiem, że nie rozumiem ludzi, którzy płaczą, że jakiś listek im gnije, dziurawi się i odpada. Od razu chcą interweniować w postaci dawki nawozów. Oczywiście, jeżeli 90% roślin traciliście, to też zacząłbym się zastanawiać nad niedoborami. Ale rośliny bardzo często zrzucają liście z całkiem innych powodów niż brak pierwiastków i przeważnie winne jest temu światło. Jeżeli w danym miejscu roślinie jest za gęsto, bije się o światło z koleżankami, to często potrafi stracić, zrzucić kilka liści po to, aby wzmóc proces wypuszczania rozłogów. Po co? Żeby wypuścić młodą roślinę w miejscu, gdzie ma szansę na więcej światła i rozwój.
Takie matczyne zachowanie u roślin? No, coś w tym jest. Taki instynkt przetrwania. Często łodygowce zrzucają dolne liście i stoją na takich łysych słupkach. Akwarysta się wtedy wkurza, bo mu to psuje wygląd. Bo on by chciał, żeby roślina miała liście od samego podłoża. A niestety, łodygowce mają to do siebie, że wolą mieć w wodzie tylko korzenie i łodygę, za to resztę ponad taflą wody. Oczywiście są wyjątki, ale większość tak ma. No więc po co im liście na samym dole, które obciążają roślinę, stanowią dla niej balast? Dociera tam mało światła, liście dolne bardziej ciążą roślinie niż coś produkują. I roślina się ich pozbywa, bo wie, że jak wyjdzie nad wodę, to światła, tlenu, dwutlenku węgla będzie miała w brud, a i może trzmiel na niej usiądzie. Także nie należy od razu panikować i walić kilogramy nawozów. Wracając do mojego zbiornika, ja nie panikuję, kiedy echinodorus traci trochę liści. Środek akwarium zajmują kawałki gałęzi dębu, które starałem się obsadzić mikrozorium. Wspominałem już w którymś filmie, że mikrozorium u mnie nie chce ładnie rosnąć i tu jest przykład, że nie oszukuję. Mikrozorium rośnie kiepsko i już. Na gałęziach posadzone jest też kilka kawałków mchu, który praktycznie na filmie jest niewidoczny. Jest też trochę peli, która posadzona jest po lewej stronie na czubku gałęzi i gdzieś głębiej, ale pewnie nie będzie tego widać. Prawą stronę zajmują kryptokoryny, pontenderifolie, które swego czasu rosły ukryte głębiej, trochę chorowały. Teraz, kiedy dorwały się do światła, zaczęły mieć w końcu ładne liście i zaczęły się też mnożyć. To średniej wielkości kryptokoryna, ale wygląda dość okazale. Szczególnie starsze egzemplarze prezentują się dostojnie. Koło niej próbuje rosnąć Pogostemon erectus. Wszyscy mi zawsze mówili, że to rośnie jak chwast. Biorąc pod uwagę wzrost tej rośliny u mnie, to chciałbym być rolnikiem z tylko takim chwastem. Mizerne to. Dło padły. No niby nie padło do końca, niby jakieś tam odnogi próbuję wypuszczać, ale nie mogę powiedzieć, że ta roślina u mnie rośnie. Ona na razie wegetuje i boję się jej nawet dotknąć, żeby jej nie zniszczyć. To zresztą jedyne akwarium, w którym ten pogostemon jeszcze egzystuje. W innych się absolutnie nie przyjął. Gdzieś po środku wystaje kilka badylii, heterantery z osterifolii. Ta się przyjęła, już kilka razy ją ciąłem. Na pseudo trzecim planie rośnie sobie Ludwigia repens. Akurat na filmie nie widać jej specjalnie, ale jest akurat po dużej przycince. Stąd odkryta tylna szyba. Normalnie zarastają przynajmniej w jednej trzeciej. Gdzieniegdzie bystre oko widza zauważy też małe kępki rogatka. Kiedyś tworzył gęste zarośla. Obecnie przy małej obsadzie ryb z braku azotu rośnie sobie powoli. A i ja go specjalnie nie namnażam. W zasadzie trzymam go teraz tylko dla krewetek, żeby miały gdzie łazić i gdzie się chować przed nadgorliwymi mieczykami. Oczywiście podłoże to standardowo. Ziemia ogrodowa pomieszana z pyłem lignitowym i przykryta żwirem o gradacji od 3 do 5 mm. Nie ma tu żadnego nawożenia. Nie ma sztucznego CO2. Wszystko rośnie we w miarę naturalny sposób. Woda do podmian pochodzi bezpośrednio z łódzkiego kranu. Filtr zawiera tylko gąbkę, bo nic w nim się już nie zmieści. Być może kiedyś zacznie tu pracować jakiś filtr zewnętrzny, co znacznie poprawi stabilność w zbiorniku, ale na razie musi wystarczyć ten, który jest. To tyle odnośnie tego zbiornika. Jakby były jakieś pytania, to można wysyłać listy pocztą pantoflową. Odczytuję też znaki dymne i pismo węzełkowe. Przy hieroglifach mam zaparcia, więc prosiłbym o ich jak najrzadsze stosowanie. Oprócz tego subskrybujcie kanał, oceniajcie filmy i komentujcie. Do następnego spotkania. Son of a bitch! Ooh.